Cześć, nazywam się Marek Wzorek, jestem Executive Coachem, założycielem firmy EcoCoach i mam dzisiaj dla Was historię dwóch przedsiębiorców. Przedsiębiorcy A, z którym rozpocząłem współpracę i historię jego usłyszycie za chwilę, oraz historię przedsiębiorcy B, z którym również spotkałem się w tamtym roku. Bardzo podobna firma jak tego przedsiębiorcy A, ale on nie zdecydował się na rozpoczęcie współpracy. I wtedy, jak w tamtym roku rozmawialiśmy, to on miał takie trzy główne wyzwania. Rotację pracowników, problem z brakiem wzrostu w sprzedaży oraz bardzo słaby zysk. I po tym, jak po roku do niego zadzwoniłem, żeby zapytać, co u niego słychać, bo się interesuje, jak on się rozwija, to okazało się, że te trzy problemy, z których miał w tamtym roku, nic się z nimi nie polepszyło, a nawet się pogorszyło, ponieważ ma jeszcze większą rotację, kluczowy pracownik od niego odszedł. Druga, czyli przychody, niestety zamiast wzrostu miał w tym roku spadek oraz przede wszystkim nie ma praktycznie zysku w tym roku. Ja dalej trzymam kciuki za niego i wierzę, że w końcu przejrzy na oczy, że czasami warto współpracować z kimś z zewnątrz. A teraz powiem Wam historię tego przedsiębiorcy A, z którym rozpocząłem współpracę. Ta jego sytuacja w tamtym roku była jeszcze gorsza od tego, o którym wcześniej mówiłem. Historia przedsiębiorcy A była taka, że miał współwłaścicieli w firmie, w których oni się ze sobą nie dogadywali, miał straty, miał ogromne kredyty, długi i niestety można by było powiedzieć, że sytuacja jest przegrana. Oni się przygotowywali na zamknięcie tej spółki. Natomiast dzięki temu, że zacząłem z nim współpracować, okazało się, że pojawiły się wiele różnych możliwości, które można z tego momentu zrobić. Okazało się, że dzięki współpracy ze mną on zaczął widzieć różne perspektywy. Ja, patrząc na tą sytuację jego, zauważyłem też, że brakuje strategii, brakuje takiego dogadywania się, żeby wspólnie właściciele usiedli przy jednym stole i dogadali jedną wizję, jedną strategię. No i okazało się, że dzięki temu, że mieliśmy półroczną współpracę, on w tym momencie już jest w zupełnie innym miejscu. On jest dyrektorem generalnym nowej firmy, rozwija bardzo innowacyjną spółkę, a z tamtymi właścicielami bardzo dobrze się rozstał i nawet tamci zaczynają powoli wychodzić na prostą. Na sam koniec mam dla Was jedną rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. Żyjemy w świecie, którym jest bardzo połączony i można bardzo dobrze sobie pomagać. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie sięgnąć po telefon do kogoś, kto Was wesprze w rozwijaniu sprzedaży, w rozwijaniu ludzi, w rozwijaniu zysku. Życzę Wam, żeby Wasze biznesy, Wasze zespoły, Wasi ludzie się rozwijali.